widzowie, widzicie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj idziemy przetestować autobus wodorowy firmy marki Arthur Bus, produkowanym w Lublinie. Więc zapraszam do materiału. Jak widzicie, jedziemy właśnie teraz na centrum siatkowe Brynów, z którego wyruszymy naszym autobusem wodorowym. Dzisiaj widzicie, nie ma ze mną mojego kompana Jacoba. Wczoraj podjąłem próbę, ale niestety wczoraj się nie udało, ponieważ autobus wjechał już do zajezdni. Dzisiaj próbuję wcześniej wyjechać. Może się uda, bo wczoraj o 15 to już skończył kursowanie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A my teraz pędzimy na ten, na Brynów. I moim zdaniem autobus wodorowy jest lepszy od elektrycznego, bo nie trzeba wymieniać baterii na przykład. No ale w tym kwestii, że takie baterie na składowiskach wcale nie są takie ekologiczne, jakby to powiedzieć, autobusy elektryczne. Więc ja uważam, że autobus wodorowy czy gazowy jest bardziej ekologiczny niż elektryczny. A więcej nie będę już mówił, więc resztę na miejscu opowiem. To do zobaczenia na miejscu. Jak widzicie, dojeżdżamy do centrum przesiadkowe Brynów, z którego wyruszymy 297. Zobaczymy, jaką, po prostu obojętnie jaką trasą pojedziemy. Po prostu, żeby się przejechać, po prostu, nie? Wodorowym autobusem. Mam nadzieję, że się nam uda. Więc lecimy szybko. I tak to wygląda. Właśnie centrum przesiadkowe. Tam stoją tramwaje. A my czekamy na nasz wodorowy autobus linii 297. Zobaczymy. No to widzicie, czekamy aktualnie na przystanku na naszego wodorowego Arturbusa produkowanego w Lublinie. No i zobaczymy. Znaczy Arturbus, tak jak dowiedziałem się z tego, to jest jakby, nie wiem, jakoś jakby wam to powiedzieć, no taka osobna część od firmy Autosan, bo Autosan też robi autobusy i też wodorówki są Autosane gdzieś tam w jakichś miastach, ale my się przejdziemy Arturbusem. Więc zobaczymy, z czym to się je, czy jest fajny, czy jaki, i sprawdzimy jego jazdę i tak dalej. Dzisiaj wyjechałem wcześniej, jak widzicie, jest godzina 14:32, a ja czekam nadal na autobus wodorowy, ale tak z ciekawości zadzwoniłem do dyspozytorni i powiedzieli, że będzie wyjeżdżał 14:56 z centrum środkowe Sądowa. I tu będzie 15:16, więc warto czekać. Przetestujemy go dla was. Zobaczymy, co to jest. I oto jedzie nasz wodorowy autobus. No i to jest to. Oto jedziemy. I to jest właśnie ekologia. Tu mamy ładowarki USB. Oświetlenie LED-owe, wodne. Widać. Ja się prezentuję. Można przyznać, że jest dosyć cichy. Następny przystanek. Łachowiec. Papienna. Mogę przejść?
przyspieszenie ma również. Papienna. Mocne. Tam są te lusterka, bo nie ma zewnętrznych lusterek, tylko elektronicznych. Muszę przyznać, że moc ma niezłą. Jak na przyspieszenie swoje, ma niezłe to przyspieszenie. Dosyć żwawo się zbiera. Przystanek. Opowiedz, Ziołowa.
Następny przystanek. Osiedle Odrodzenia. Muszę przyznać, że moc ma niezłą. Jak na przyspieszenie swoje, ma niezłe to przyspieszenie. Dosyć żwawo się zbiera. O kurde. Powiem wam, że przyspieszenie to ma bardzo mocne. Ale dziury, muszę przyznać, fajnie, amortyzatory działają. I udało nam się przejechać autobusem wodorowym. Bardzo fajny autobus. Powiem, bardzo zwrotny. Moja ocena to jest 10 na 10. Powiem wam. Piękny na autobus. No i on teraz idzie na Sądową, a my jesteśmy ponownie na Brynowie. Piękna sprawa. Więc drodzy widzowie, mamy to, widzicie, przejechaliśmy się autobusem wodorowym Artur Bus. No i superancko. Jazda bardzo fajna była. Szczerze, oddamy jednak tą ocenę 10 na 10, bo szczerze nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Zbierać się zbiera fajnie. Amortyzację ma fajną. No, co więcej chcieć można od współczesnego autobusu. Fajny, ładny, a teraz ja jadę swoim pojazdem do domu. No więc dziękuję wam za ten odcinek i zapraszam na kolejne materiały. Do zobaczenia.